Czwartkowym popołudniem udaję się do portu w Kalpe, aby zapytać miejscowych wędkarzy, czy biorą ryby. Okazuje się jednak, że dzisiaj port tętni życiem. Właśnie rybacy wrócili z połowów na Morzu Śródziemnym i krzątają się przy rozładowywaniu złowionych ryb, a także czyszczeniu i reperowaniu sieci. Połowy są szybko sortowane, pakowane na specjalnie przygotowane tace i zabierane do budynku portu. Tutaj ryby i inne owoce morza czekają na aukcję. Aukcja odbywa się w dużej hali obok. Pojemniki z rybami, umieszczone na specjalnym przenośniku taśmowym, podjeżdżają jeden pod drugim, pod znajdującą się nad nimi kamerę. Na dużych monitorach wyświetlane są zdjęcia połowu oraz ich waga, aby kupujący mogli szybko podjąć decyzję o zakupie. Ludzie biorący udział w aukcji to głównie właściciele lokalnych restauracji, więc mam nadzieję, że dzisiejszy obiad będzie przygotowany ze świeżego połowu i będzie szczególnie smaczny.